Czy państwo macie kawę przygotowaną? Bo teraz w sumie nie trzeba, bo ciśnienie będą nam podnosić parlamentarzyści. Pani Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Koło Poselskie Polskie Sprawy, panie redaktorze. Bogusław Sonik, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, mówiliśmy w tym programie już o Afganistanie, no to tutaj punkty widzenia poszczególnych stronnic są dość zbliżone, chociaż pewnie do tego wrócimy. To zobaczmy, o co się kłócą politycy. Dzisiaj najbardziej kłócą się o reasumpcję. W minioną środę doszło do ponownego głosowania. W jego wyniku rządząca Zjednoczona Prawica przegłosowała parę ważnych ustaw. No i podobno odbyło się spotkanie opozycji, która chce zmienić marszałka Sejmu. No to musimy zacząć od pani Agnieszki Ścigaj, Polskie Sprawy. By pani była na tym spotkaniu? Nie, w imieniu Koła Polskich Spraw był poseł Andrzej Sośnierz. Mhm. No i? Panie redaktorze, jeszcze nie miałam z nim możliwości tak porozmawiać, jak to było na spotkaniu, więc no, nie będę się do tego odnosić, jeśli chodzi o spotkanie. A pani się zgadza z tym, że pani marszałek Witek należy usunąć ze stanowiska marszałka Sejmu? Z całą pewnością zgadzam się z tym, że kwestia tej reasumpcji i ponownego głosowania no, nie była po pierwsze zgodna z prawem i z tym, czego doświadczam od 6 lat w parlamencie polskim, ponieważ nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, że posłowie, parlamentarzyści pomylili się w głosowaniach, bo to czasem się zdarzało, ale nigdy nie spotkałam się z sytuacją, że na tej podstawie dokonywano reasumpcji głosowania. Więc, ale reasumpcja głosowania to nic dziwnego. Ja tam specjalnie nie jestem znawcą protokołów sejmowych, ale jeśli jest większość w parlamencie dla jakiejś ustawy, no to powinna ona mieć możliwość wyrażenia tej większości. Zdecydowanie się z panem zgadzam. Natomiast większość jest też tak, że głosowanie odbywa się i nie było tutaj żadnej kwestii, która mogłaby zakłócić jakąkolwiek komunikację, żeby wyrazić swoją wolę w pierwszym głosowaniu, ponieważ było to kilka już głosowań i akurat mam takie poczucie i w kontekście tego, jak odbierają to ludzie, kiedy rzeczywiście posłowie głosowali, a potem nagle zrobiono przerwę i w tej przerwie było spotkanie. To było spotkanie niejawne, tajne. Opinia poseł Sachajko mówił, że się w tym pierwszym głosowaniu pomylił. Pani nie wierzy posłowi Sachajko? Nie, no to były trzy pomyłki pod rząd, bo to nie było jedno głosowanie. Nie wierzy pani posłowi Sachajko? No panie redaktorze, ja mówię tak, jak odbierają to ludzie. A ja nie mówię to, co mówił poseł Sachajko, że się pomylił. To co pani ale na to? Do tej pory w ruchu Kukiz 15 zasadą było to, że jest bardzo duża transparentność. Do tej pory nie usłyszeliśmy, co odbywało się, jak wyglądała rozmowa na tym spotkaniu. Ale pani nie jest Kukiz 15, więc... No, ale znam kolegów i jakby mam wrażenie, że przyświecają nam te same zasady, bo transparentność tak naprawdę nie... Ale pani odeszła, to jest może pani inne... Rozumiem, że Kukiz 15 zasady transparentności i mówienia prawdy opinii publicznej zawinęło pod dywan. Czyli chce pani powiedzieć, tak? Że poseł Sachajko nie mówił prawdy? Nie wiem. Chodzi o transparentność. Chodzi o to, żeby powiedzieć, co działo się opinii publicznej, co działo się przez 2 godziny za zamkniętymi drzwiami. Tego nie usłyszeliśmy. No pewnie dlatego, że drzwi były zamknięte. No właśnie, dlatego mówię o zasadzie transparentności. To zawsze mówiliśmy o opinii publicznej. Nigdy nie mówiliśmy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I jeszcze szczególnie w przypadkach, kiedy budzi to wątpliwości. No, okay, panie redaktorze, to trzeba ludziom tak, wyjaśnić. Te zamknięte drzwi jest coś strasznego. Bogusław Sonik, europoseł Koalicji Obywatelskiej. No jak można, proszę pana, omawiać sprawy za zamkniętymi drzwiami? No straszne w ogóle. No nie chodzi o zamknięte czy otwarte drzwi. No tutaj bym powiedział, decyzja była naganna tej reasumpcji. Aczkolwiek tutaj przytoczę posła Dorna, byłego marszałka, który mówił, że mogła być zgodna z prawem. Tym niemniej nie powinna mieć miejsca. No trudno jest głosować zawsze aż do skutku, który chcemy. No tym bardziej, że to była kwestia przesunięcia terminu, więc nic by się nie stało, gdyby po prostu dla dobra parlamentaryzmu ten wniosek
uszanować. Jasne, to była obrona TVN-u, ta cała walka, zmiana marszałka jest w obronie stacji, która jest w tej chwili zresztą w Holandii zarejestrowana, w baraku koło lotniska Schiphol. Tak, pytał pan o kwestię zmiany marszałka. Wie pan, no to jest normalna praktyka opozycji, która w momencie, kiedy wyczuwa słabość obozu rządzącego, będzie stawiać wnioski, które mają tę słabość udowodnić i pokazać, że tej większości nie ma, albo ta większość jest tak chybotliwa, że w każdej chwili mogą być przegłosowywane wnioski, czy też nieprzegłosowane ustawy, które rząd będzie proponował. Mhm, ale jeszcze wróćmy do wystąpienia pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, równoczesnego przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, czyli pana szefa Donalda Tuska, który w Gołdapi zapowiada tutaj sądy i zemstę politykom obozu rządzącego. No pana zdaniem to ich skłania do refleksji, żeby głosowali razem z opozycją, czy też wręcz przeciwnie? Nie znam tego wystąpienia. Jak do tej pory słyszałem raczej zdania o tym, że należy unikać nienawiści i kierować się... Wystarczy procesy sądowe zapowiedzieć, że odpowiecie karnie za wszystko. Kierować się zupełnie innym zdaniem. Dobrze. Dobrze, ale pyta pan mnie, no jeżeli ktoś przekroczył prawo, no to może się spodziewać po prostu takiej reakcji, prawda? Jeżeli nie przekroczył prawa, to może uznać, że to jest... Ale wie pan, jak to jest w polskim sądzie, prawda? Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Co pan na to? No każdy pretekst do tego, aby robić rozróbę polityczną dla partii Platforma Obywatelska Donalda Tuska jest oczywiście dobry i ten wściekły dzisiejszy atak na panią marszałek Elżbietę Witek obozu, który w istocie nie dostrzega i nie chce dostrzec istotnej sprawy. Polska dzisiaj jest w trudnej sytuacji geopolitycznej, jak i Europa. Stany Zjednoczone popełniają błąd za błędem. Polska jest szantażowana przez Brukselę i unijnych eurokratów, również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A czym się zajmuje opozycja, czym się zajmuje Donald Tusk, pan Czarzasty czy pan Kosiniak-Kamysz? No, zajmują się tym, aby szukać większości dla stworzenia jeszcze większego kryzysu politycznego, a więc obalenia pani marszałek Elżbiety Witek. No to oczywiście nie możemy pozwolić. Sprawa jest oczywista. Po jednej stronie jest obóz Zjednoczonej Prawicy, obóz prawicowy, obóz suwerennościowy, obóz propolski. Po drugiej stronie mamy obóz Donalda Tuska i wszyscy ci, którzy chodzą na spotkanie z Donaldem Tuskiem, muszą mieć świadomość, że uczestniczą w spotkaniach z politykiem, który w latach 2007-2014 reprezentował jeden z najbardziej prokremlowskich, prorosyjskich nastawień, jeżeli chodzi o władztwo trzeciej RP, który pozwolił wybudować Nord Stream 1, zablokował gazociąg Baltic Pipe, który likwidował jednostki wojskowe na wschód od Wisły, był absolutnie uległy i Berlinowi, i Moskwie. I myślę, że pani posłanka Ścigaj, którą niezwykle szanuję za pracę parlamentarną, warto, żeby zobaczyła, że ten plan Donalda Tuska to jest plan niekonstruktywnej opozycji, która będzie chciała wykorzystać każdą sytuację, by w sposób cyniczny dojść do władzy i realizować plan, który nie został napisany, nie jest pisany w Warszawie, czy nawet w Sopocie, jest pisany w Berlinie. Tematem pani Ścigaj, proszę bardzo, odpowiedź. Panie pośle, dziękuję za te wyrazy szacunku, ale proszę naprawdę przysłuchać się swojej narracji, którą pan mówi. Pan powiedział, że 30 milionów Polaków, które nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, to są niepolscy ludzie, to nie są patrioci, to są ludzie, którzy, ja bym się pokusiła, że w taką raurkę pan im wystawił, jakby to byli ludzie jakieś, nie wiem, trochę gorszego gatunku. Panie pośle, jest demokracja. Ja tylko pozwolę sobie wejść w słowo pani poseł, że podważanie, podważanie wyników wyborów w wypadku posła to jest kiepski pomysł, tak? PiS wygrało wybory, legalnie sprawuje władzę, zagłosowała na niego wystarczająca liczba osób, by mieć legitymację i
móc reformować Polskę, więc takie podważanie to chyba nie najlepszy pomysł. Ale panie redaktorze, nie wiem, naprawdę państwo tak dopowiadacie tą narrację. Ja nie podważam żadnego wyniku wyborów, ale demokracja ma to do siebie i polityka, że rozmawia się. I mówienie, że nie rozmawianie z kimkolwiek i nie rozmawianie z posłami, których również zostali wybrani w demokratycznych wyborach, ponieważ na nich głosowali jacyś obywatele, to tak jakby nie szanować zdania i jakby nie słuchać tego zdania, co jest najgorsze, już nie chodzi o to, ludzi, którzy podjęli inną decyzję przy urnach wyborczych. To jest tak, bardzo dobry moment, pani poseł. Proszę pozwolić mi zadać pytanie, bo Jarosław Gowin i jego ta grupa, która w tej chwili odeszła, startowała z list Prawa i Sprawiedliwość. Tam rzadko kto pisał, że jest porozumienia. W zasadzie większość wyborców, można założyć, rozumiała, że jest to takie wezwanie do porozumienia, a nie nazwa osobnej partii. Czy w takim razie poseł, który i grupa, która przeszła do opozycji, to jeszcze tak mocno spolaryzowanej sytuacji, nie powinna na przykład stracić mandatu na rzecz, bo wyraźnie nie idą za głosem swoich wyborców? A ja panu zadam pytanie, w takim razie to partia, która obiecywała co innego w swoich programach wyborczych, a nie realizuje tego, albo realizuje coś absolutnie przeciwnego, powinna stracić władzę, czy nie? To bezpośredni atak na Platformę Obywatelską. Bogusław Sonik, europoseł Platformy Obywatelskiej. Pana partia obiecywała różne rzeczy, nic z tego nie zrealizowała. Proszę powiedzieć, czy powinna w takim razie w czasie swojej kadencji stracić władzę? Oddać. No wie pan, jakąś płytką propagandę pan uprawia. Co to znaczy, nic nie zrealizowałem? Równie dobrze mogę powiedzieć, że Zjednoczona Prawica czy Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, nic nie zrealizowało. To jest pustosłowie, którego należy unikać po prostu. Natomiast generalnie poseł wybrany jest posłem zależnym od wyborców, weryfikowany co 4 lata i jego prawem jest kierować się własnym rozumem i własnymi decyzjami, jak się chce zachowywać w Sejmie i jaką partię reprezentować, czy w ogóle nie reprezentować, być niezależnym. Jeszcze raz powtarzam, że poseł Pany reprezentuje 38 milionów. Szanowny panie europośle, bo to nie jest bezpośrednio może w tym momencie ciekawe, ale czekamy na nowy program Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czyli tę listę obietnic, których potem koalicja będzie mogła dotrzymać bądź nie. Kiedy się doczekamy? No, jeszcze trochę cierpliwości musi pan redaktor wykazać. Okej, czyli na razie tylko skupiamy się na krytyce. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. No, ja bardzo chcę podkreślić, że pani poseł Ściwie usłyszała to, co chciałaby usłyszeć. Ja takich słów nie użyłem. Mam wielki szacunek również do wyborców innych partii i cała istota demokracji polega na tym, że przekonuje również wyborców Platformy, PSL-u do tego, żeby nie marnowali następnego razu głosu i oddali ten głos na prawicę. Chcę przypomnieć, że pan Donald Tusk nie jest posłem, nie jest parlamentarzystą, jest człowiekiem, który nagle zjawił się teraz w polskiej polityce i zrealizowany pewien plan, i powtarzam, jest ten plan napisany w Berlinie. W moim przekonaniu Donald Tusk ma obiecane to, że będą wstrzymywane środki Unii Europejskiej dla Polski po to, żeby wpisywać się w ten gigantyczny konflikt polityczny, który może mieć za chwileczkę miejsce jesienią z Unią Europejską. I warto jednak w tej sprawie popatrzeć na Donalda Tuska i na jego plan w sposób zimny i spokojny. I zimna analiza pokazuje, że człowiek, który myśli pozytywnie o Polsce, który chce działać dla Polski, absolutnie nie powinien współpracować dzisiaj z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk jest, jego całe postępowanie jest zaprzeczeniem walki o silną, suwerenną Rzeczpospolitą. To jest człowiek, który poświęcił pracę w polskim rządzie, która i tak była beznadziejna, dla swojej kariery osobistej. Poszedł do Brukseli, zarobił gigantyczne pieniądze i dzisiaj nawet politycy Platformy Obywatelskiej nie potrafią, co chcę podkreślić, wymienić ani jednego sukcesu Donalda Tuska z tego czasu brukselskiego. Ani jednego sukcesu. No, nic kompletnie nie zrobił w tej Brukseli. Poza oczywiście tym, że zapewnił sobie jedną z najwyższych emerytur za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Będzie otrzymywał za kilka lat nic nie robienia. No to jest w ogóle skandal. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby... Panie pośle, przymierzenie brukselskie znieść.
konfliktowi o Izbę Dyscyplinarną. Mieliśmy odpowiedź polskiego rządu i pisze na ten temat Jacek Liźniewicz w Gazecie Polskiej codziennie, że być może zostanie zniesiony immunitet sędziowski. Czy to również będzie oprotestowane przez Komisję Europejską? Pan poseł Bogusław Sonik, co pan wie na temat odpowiedzi polskiej do Komisji Europejskiej i co pan myśli o trybie rozpatrywania tego oraz związania tego właśnie dokumentu z opóźnieniem rozpatrzenia Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską? No, nie znam odpowiedzi, trudno, żebym ją znał. No, znam z krótkich omówień prasowych i wynika z tego, że jest to dość ogólna odpowiedź, która mówi o tym, że Izba Dyscyplinarna w takiej formie, w jakiej istnieje, będzie zlikwidowana, a ma być bliżej nieokreślony, przeprowadzony w dalszym ciągu, ma być przeprowadzona reforma sądownictwa. Sądzę, że to nie będzie wystarczające dla Komisji Europejskiej ta obietnica. No, mam nadzieję, co pan że myśli o reformie sądownictwa? Bo państwo się w bezpośrednich kontaktach między ministrem sprawiedliwości a Komisją Europejską. Immunitety powinny być zachowane. No, można mówić o ich ograniczeniach, natomiast zarówno poselskie, jak i sędziowskie powinny istnieć. Natomiast, tak jak powiedziałem... A jak to wygląda w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech? Czy tam są immunitety sędziowskie? Wie pan, nie znam tutaj. Wiem, że w którychś z krajów europejskich nie ma, natomiast nie mam wiedzy po prostu na ten temat. Czy dlaczego jest taki wielki opór przed reformami polskiego systemu sprawiedliwości? Ci, którzy chcą go reformować, mówią, że to jest struktura wprost przeniesiona z okresu stanu wojennego wręcz w Polsce i trwa do dzisiaj bez zmian kadrowych, bez znaczących zmian instytucjonalnych, podczas gdy całe państwo, no jesteśmy nowoczesnym krajem Unii Europejskiej, nowoczesnym krajem Zachodu, a sądownictwo mamy wyciągnięte z podporządkowanej Sowietom satelickiej Republiki Związku Sowieckiego. No jest to reforma, która była przeprowadzona ze względów ideologicznych, które miały zapewnić ministrowi sprawiedliwości ręczne sterowanie po prostu instytucjami sądowymi. Polacy oczekują takiej reformy, która będzie prowadziła do skutecznego sądownictwa, które będzie rozpatrywało w szybkim tempie sprawy, a tymczasem mamy ciągłe zwiększające się zaległości, więc tutaj jest pogrzebany jakby źródło tego kryzysu. Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Reforma sądownictwa jest potrzebna, trzeba ją kontynuować, czy też wrócić do tego, co było, by skończyć konflikt z Unią Europejską? Polskie sprawy, panie redaktorze. Kolejny raz próbuję, żeby pan zapamiętał tą nazwę. Po pierwsze, to co do tej pory przez 6 lat się działo w wymiarze sprawiedliwości. Nie ma absolutnie żadnych książkowych nawet podstaw omówienia reformy. Jeśli chodzi o to, czy potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości, tak jak ja i 80% Polaków cały czas mówi, że tak, nawet teraz jeszcze więcej, dlatego że wszystko, co oczekiwali akurat Polacy, jest po prostu odwrotnie. Są dłuższe sprawy, droższe sprawy, coraz ciężej się dochodzi swojej sprawiedliwości. To, co w tej chwili wyszło, nie działa, a powinna być jakaś inna rozmowa. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Zmiany personalne to nie jest reforma, po prostu. Przede wszystkim, szanowni państwo, proszę pamiętać, że reforma Zbigniewa Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości została zablokowana 4 lata temu. Te ustawy, które dzisiaj są atakowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to są ustawy pana prezydenta o Sądzie Najwyższym i KRS, ponieważ ustawy pana ministra Ziobro zostały w lipcu 2017 roku zawetowane i od tego czasu przez 4 lata trwa tak zwany dialog z Unią Europejską. Przecież pamiętamy, że były również nowelizacje, ale to nie były nowelizacje Ministerstwa Sprawiedliwości, to były nowelizacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I po drugiej stronie mamy unijnych eurokratów, którzy nie byli zainteresowani faktycznie tym dialogiem. I my, jako Solidarna Polska, jesteśmy zainteresowani tym, żeby reforma sądownictwa wróciła po 4 latach do Ministerstwa Sprawiedliwości i żebyśmy dokończyli reformę właśnie w oparciu o te założenia 9 ustaw przygotowanych w 2017 roku przez ministra Ziobro. Dzisiaj natomiast w kwestii ataku unijnych eurokratów trzeba jasno bronić przed polską
suwerenność przed tym atakiem, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma ani kompetencji, ani wiedzy, bo to są przecież sędziowie wybierani stricte przez polityków, żeby ingerować w konstytucyjny porządek prawny. No ale teraz, panie pośle, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska zadziałała właśnie ultra vires, ustawiła wobec Polski ultimatum, a my się cofamy. Znaczy, ja jestem zwolennikiem twardej odpowiedzi. Znaczy, ja bym w ogóle nie odpowiadał na te pisma Komisji Europejskiej. To bezprawne i absolutnie bezczelne zachowania eurokratów muszą się spotkać z naszą odpowiedzią na innych polach. To my płacimy tym eurokratom gigantyczne pieniądze na ich pensje, a oni zamiast pracować nad sprawami gospodarczymi, nad sprawami pandemicznymi, to zajmują się sprawami, które nie są w obszarze ich kompetencji. Sprawa wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną sprawą państwa członkowskiego, a więc Rzeczpospolitej Polskiej i nic do tego unijnym biurokratom. No i tutaj postawimy kropkę. Oczywiście pogonić i ten obóz trzeciej RP trzeba absolutnie rozbić, bo widać, że reforma sądownictwa jest potrzebna i wierzę, że Zjednoczona Prawica we wrześniu wróci do reformy pana ministra Zbigniewa Ziobry. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dziękujemy bardzo i dziękujemy pani Agnieszce Ścigaj. Polskie sprawy. Dobrze tym razem? Dziękuję bardzo. Tak, Bogusławowi Sonikowi, europosłowi Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.